W sobotę 26 października w inkubatorze ICT w Bielawie odbyły się Złote Gody, czyli uroczystość związana z 50-leciem pożycia małżeńskiego mieszkańców Bielawy. Wydarzenie uświetniły występy zespołu pieśni i tańca Poloneziaki. Po raz kolejny będziemy wręczać naszym dostojnym jubilatom medale od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie. Blisko 100 mieszkańców naszego miasta, to znaczy dokładnie 47 par, dziś celebruje 50 lat od momentu, kiedy zdecydowali się zawrzeć związek małżeński. W Bielawie praktykujemy, że raz w roku organizujemy takie wydarzenie okraszone występami artystycznymi, okraszone takim uroczystym wręczaniem właśnie tych medali, takich pamiątkowych też tabliczek, więc myślę, że to dla tych osób, które wspólnie przeżyły ze sobą pół wieku, będzie na pewno momentem takiej łezki wokół, wspomnień tych dobrych i tych czasem gorszych. I myślę, że właśnie takie spotkania warto organizować, ponieważ no, jest to ukłon w stronę naszych seniorów, bo trzeba być świadomym, żeby wspólnie przeżyć 50 lat, to te osoby no, raczej mają 70 plus, a czasem i 80 plus, więc to są już osoby w podeszłym wieku. Natomiast cieszą się na tyle zdrowiem, że chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu i my tym chętnie je organizujemy. Bielawa jest miastem, w którym żyje się dobrze. Mamy piękne okoliczności przyrody. Żyje się, można powiedzieć, bez stresu takiej dużej aglomeracji, korków, hałasu, nadmiernego ruchu pojazdów. Więc myślę, że seniorzy znajdują w Bielawie dobre miejsce na właśnie złotą jesień swojego życia. I tym bardziej żyją długo, dzięki czemu mogą wspólnie celebrować to święto, bo warunkiem uzyskania takiego odznaczenia, takiego medalu jest to, że para żyje nadal. Obie strony związku małżeńskiego, więc znaczy, że skoro dzisiaj wręczamy 47 parom takie medale, to znaczy, że blisko 100 osób dożyło tego jubileuszu. Bielawa jest zauważana przez mieszkańców innych miast jako miejsce do właśnie fajnego spędzenia czasu już w wieku poprodukcyjnym, na emeryturze i zauważamy w biurze meldunkowym, że sporo jest przemeldowań z terenu całej Polski, z Gdańska, ze Śląska, z Wielkopolski, więc kto wie, czy w najbliższych latach, widząc jakie plany mają inwestorzy, którzy budują budynki wielorodzinne i to na ponad no, kilkaset mieszkań, można się spodziewać, że kilkadziesiąt osób w wieku senioralnym przeprowadzi się do Bielawy, zamelduje się i kto wie, być może w kolejnych latach będą również celebrować 50 lat swojego pożycia, czego oczywiście życzę i tym osobom, i miastu, żeby rosło w siłę demograficzną. Następny próg, który się celebruje, to jest 60 lat, to są diamentowe gody i tego oczywiście życzymy wszystkim parom, które dzisiaj będziemy nagradzać. Yeah.